Dokładnie 3 miesiące temu na tym kanale omawiałem moje obawy dotyczące kryzysu gospodarczego w Polsce w 2020 roku. Przez te 3 miesiące zmieniło się całkiem sporo i wiele czynników wymaga aktualizacji, ale nie zmienił się wniosek główny. To znaczy nadal uważam, że będziemy mieć kryzys w tym roku, a w zasadzie już go trochę zaczęliśmy, ale o nim po prostu jeszcze nie mówimy. A nie mówimy o nim dlatego, że najważniejsze obecnie w komunikacji są wybory prezydenckie, a tam nie ma aktualnie miejsca na rozmowę o gospodarce. W związku z tym wydaje mi się, że temat kryzysu gospodarczego wróci do nas po drugiej turze wyborów prezydenckich i to niezależnie od tego, kto te wybory wygra. Dzisiaj dłuższy materiał o kryzysie gospodarczym, a w zasadzie o moich obawach, moich scenariuszach i z masą ciekawych rzeczy, które chciałbym Wam pokazać, bo uzbierały się w ostatnich tygodniach, więc zapraszam na trochę dłuższy materiał, ale o bardzo, bardzo ważnym temacie. Nie muszę Was przekonywać, że 2020 rok przejdzie do historii pod bardzo wieloma względami. Ja nieraz łapałem się za głowę w ostatnich miesiącach, że coś jest pierwszy raz w historii, coś jest kompletnie bez precedensu, albo robiłem sobie notatki, bo tak naprawdę będę o 2020 roku wielokrotnie mówił na różnych wykładach w najbliższych latach. To jest coś, co zdefiniuje wiele pojęć na najbliższy czas i dotyczy to oczywiście gospodarki, rynków finansowych, no i ta zmora największa, od której się zaczęło, czyli sam koronawirus i pandemia, bo takiej pandemii świat nie widział od 100 lat. Sporo się wydarzyło przez te ostatnie 3 miesiące i pewnie byśmy się trzymali tylko i wyłącznie gospodarki, gdyby nie ten czynnik, którego nie ma w innych krajach, czyli wybory prezydenckie akurat w tym terminie. Polityka rzadko kiedy jest na tym kanale, ale kiedy już jest, to w kontekście gospodarczym i teraz jest to właśnie taki kontekst, ponieważ o wielu rzeczach się w ogóle nie mówi ze względu na trwającą kampanię wyborczą, a o wielu rzeczach mówi się lub się je robi właśnie w kontekście nadchodzących wyborów. Dla mnie to jest osobiście trochę skandaliczna sytuacja pod kilkoma względami i wydaje mi się, że będziemy za to płacić my podatnicy przez wiele, wiele lat jeszcze, jeśli tak dalej pójdzie, ale nie zmienia to faktu, że tak po prostu jest, a ja lubię mówić o faktach, a nie o czymś wyimaginowanym, czy o teoriach spiskowych, czy o jakichś prognozach dotyczących najbliższych lat. Tak naprawdę skupiam się na tych danych, które są teraz i to, co ja teraz widzę, to jest tak naprawdę położenie wszystkiego na ten wyścig prezydencki, zarówno ze strony rządzącej, jak i opozycyjnej i przełożenie tematów gospodarczych, kryzysowych na takie solidne później. Niezależnie od tego, kto wygra, to już wspomniałem. Dlaczego? Mamy tak zwany sezon wyborów, ja tak mówię. Wybory mieliśmy samorządowe, wybory mieliśmy parlamentarne, teraz będziemy mieć wybory na prezydenta. I one kończą całkowicie ten sezon, przez kilka lat nie będzie żadnych wyborów, chyba że się parlament rozwiąże, no ale to jakieś takie zupełnie inne scenariusze. I teraz jest o tyle ważne, że aktualny rząd nie ma już tak łatwo, jak miał w poprzedniej kadencji, ponieważ ma większość w zaledwie kilku posłów, więc taką delikatną większość w Sejmie, nie ma już większości w Senacie, nie ma marszałka w Senacie. I teraz jeszcze są wybory prezydenckie, które gdyby się skończyły zmianą prezydenta na opozycyjnego, to znowu mielibyśmy bardzo utrudnioną sytuację aktualnego rządu, może nawet rekonstrukcję rządu. Więc tak jakby każdy widzi tutaj, że to jest stawka najwyższa absolutnie i to w kontekście najbliższych lat, a najbliższe lata z kolei będą bardzo trudne, bo trzeba będzie wykopać się z tego kryzysu. I to nikt nam nie spadnie z nieba, żaden budżet unijny nie uratuje nas od tak. To jest długa droga, którą trzeba będzie jakby nie patrzeć przejść. Dlaczego o tym tak bardzo mówię? Ponieważ wydaje mi się, że to nam trochę umyka w tej całym ferworze politycznym, w tym jak bardzo jesteśmy w kraju podzieleni ze względów politycznych na różne opcje. Tak naprawdę ucieka nam temat bardzo ważny, który musi do nas wrócić, bo ten kryzys już jest, a w wielu sytuacjach po prostu go nie widzimy. Zobaczcie, że w ostatnich tygodniach, zaraz przejdziemy do konkretów i pokażę Wam na ekranie te konkretne dane, ale w ostatnich tygodniach, a może już nawet miesiącach, zmieniła się znacząco komunikacja rządu, czyli w marcu i trochę w kwietniu była komunikacja taka jak cały zachód Europy, czyli że to jest największy kryzys gospodarczy od kilkudziesięciu lat, że no Angela Merkel wyszła i powiedziała, że to jest największe wyzwanie dla Niemiec współczesnych od II wojny światowej. Generalnie podczepialiśmy się trochę pod to, że przed nami trudne miesiące, trudne lata, recesja, zobaczymy jak się z tego uda wyjść. Natomiast dzisiaj nie dość, że mamy komunikację, że to będzie najpłytsza recesja w Unii Europejskiej. Niektórzy odważnie mówią, że może wcale tej recesji nie będzie. Nie ma ministra finansów od dobrych ostatnich kilku tygodni. W zasadzie, no nie wiem, wydaje mi się, że pierwsze pytanie, które ja zadaję, jak znosi to nasz budżet? Nie da się uzyskać tej odpowiedzi. Mamy już zerowe stopy procentowe po 3 decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, ale żaden dziennikarz nie może zapytać Rady Polityki Pieniężnej czy prezesa NBP-u o to, bo nie ma konferencji prasowych. Nie ma, bo jest pandemia, więc wiecie, wiece wyborcze na kilka tysięcy ludzi mogą być, ale nie może być konferencji prasowej z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, no bo
Nie ma pytań, nie ma głupich odpowiedzi. Easy. I to jest coś, co mnie bardzo niepokoi, bo już pomijając wszystkie ustawy, które ewentualnie teraz przechodzą, jak duża pomoc gospodarcza obciąża budżet, albo nie obciąża, bo jest wyjmowana poza budżet, co wam też zaraz pokażę, to jest coś, co ma konsekwencje wieloletnie. Czyli my teraz będziemy tak naprawdę zadłużać się w kontekście wychodzenia z kryzysu na długie, długie lata, natomiast komunikacja wyborcza przykryła absolutnie wszystko. Jeśli mi nie wierzycie, że kontekst polityczny ma tutaj znaczenie, to przypomnijcie sobie, co działo się w kwietniu i w maju, kiedy cały świat myślał o pandemii, szczepionce, ochronie zdrowia, ratowaniu finansów publicznych. My martwiliśmy się o koperty. Konkretnie oczywiście mówię o wyborach korespondencyjnych, które na szczęście się nie odbyły w takiej formie, jakiej mogłyby się odbyć, czyli robione dosyć spontanicznie i dosyć bezprawnie, jeśli dobrze by sprawdzić pewnie przepisy. W każdym razie tak wyglądał nasz kwiecień, maj. Teraz mamy już wszystko tak jakby tip-top dograne i jest kampania wyborcza, która nic sobie nie robi zarówno z obostrzeń pandemii, jak i z opinii ministra zdrowia. W dużym skrócie, zanim przejdziemy do aktualizacji danych, mój scenariusz jest prosty, niezależnie od tego w drugiej turze, czy wygrywa pan Duda, czy pan Trzaskowski. No, ta, biorę pod uwagę też statystyki, więc z całym szacunkiem dla miłośników wszystkich innych kandydatów, realnie scenariusze są obecnie dwa, chyba że coś się do tego czasu zmieni. Niezależnie od tego, kto wygrywa, moim zdaniem w drugiej połowie lipca wychodzi na mównicę pan premier i mówi znowu, że mamy wielki kryzys gospodarczy i musimy wszyscy zacisnąć pasa. Zaczyna się zamrażanie płac w administracji, zaczynają się zwolnienia w wielu miejscach, w którym tych zwolnień jeszcze nie ma, bo przed wyborami nie wolno zwalniać. Zaczyna się restrukturyzacja kopalni, która być może by się zaczęła wcześniej, gdyby nie koronawirus. W ogóle zaczyna się dyskusja o węglu, o kopalniach, bo nie ma wyborów przez najbliższych kilka lat, a wiadomo, że w wyborach najważniejszy jest Śląsk. Śmiało doczytajcie w wyborach bezpośrednich akurat to, że jaka duża jest gęstość zaludnienia na Śląsku, ma duże znaczenie w kontekście każdych wyborów, więc wszystkie te tematy wracają tak naprawdę po wyborach. Być może pojawiają się nowe podatki, na pewno nie ma takiego rozdawnictwa i to mówię w kontekście różnych świadczeń, więc to też nie odbierzcie mnie źle, ale chodzi mi o to, że skończy się mocno wymyślanie nowych pakietów, co jeszcze możemy dać, a zacznie się mówienie o tym, co jeszcze państwo mogą oddać. Bo część pomocy, między innymi tarcza PFR-u i parę innych rzeczy z tarczy antykryzysowej, jest do oddania. To nie jest tak, że wszystko jest bezzwrotne. Tam jest sporo rzeczy, które firmy będą musiały oddać, jak staną na nogi. Tam są przeróżne warunki, więc dzisiaj jest ten etap, kiedy kupujemy telewizor, a ten etap po wyborach będzie taki, kiedy zaczynamy płacić pierwszą ratę, bo mieliśmy kilka miesięcy, tak jak w tych reklamach, kup teraz, zacznij spłacać od stycznia. Więc to jest coś, co mi się wydaje, zobaczymy po wyborach. Tak jak wspomniałem, 20 marca 2020 roku pisałem ten tekścik i nagrywałem to wideo a propos moich obaw o kryzys. Zobaczcie, jak tutaj jeszcze były prognozy dla PKB Polski. Dzisiaj zupełnie inne. Niektóre już nawet sięgają minus 7,5. Więc znowu to, co wspomniałem, zmiana danych jest gigantyczna. Zmienia się kwestia samego rozwoju epidemii, ale co tak naprawdę się wydarzyło, to jest jasne potwierdzenie, że zamykamy kraje, zamykamy gospodarki tylko i wyłącznie na 3 miesiące, nie więcej. Tak jakby większość krajów już powiedziała, że nie będzie nadwyrężać finansów publicznych do tego stopnia, żeby zamykać gospodarki po raz kolejny, jeśli będzie druga fala epidemii. I to jest bardzo istotna informacja moim zdaniem w kontekście tego, co chociażby mówi WHO, czyli że ta druga fala epidemii jest jak najbardziej możliwa. W kontekście może przejdźmy jeszcze do tego, co mówiłem tutaj, czyli w marcu. O jakich liczbach wtedy mówiliśmy, jak ja to nagrywałem tak naprawdę? 230 tysięcy zachorowań, prawie 10 tysięcy ludzi zmarło na koronawirusa wtedy, natomiast dzisiaj, jak to nagrywam, mamy sytuację prawie 9 milionów chorych, no i pewnie niedługo pół miliona ludzi, którzy zmarli na koronawirusa. Więc to jest żniwo koronawirusa, to oficjalne z 3 miesięcy. Mówię to oficjalne, bo niektóre kraje mają problem z raportowaniem i nie ma co tutaj ukrywać. I nie chodzi mi o to tylko i wyłącznie takie to co kiedyś mówiłem a propos Chin, ale po prostu kraje typu Meksyk, typu Brazylia, typu Rosja, gdzie jest wiele doniesień od niezależnych dziennikarzy, że to nie jest takie proste, żeby pokazać, ile ludzi umiera, a ile nie, jak to było w Rosji, wypadający z okien lekarze, którzy zgłaszali nieprawidłowości w służbie zdrowia. W każdym razie tak wygląda mniej więcej sytuacja na świecie. Mamy kraje, które będą bardzo poszkodowane gospodarczo.
właśnie ze względu na po prostu żniwo koronawirusa. No i to jasno już możemy powiedzieć, że to jest Brazylia. Rosja to w ogóle ma większy kryzys ze względu również na gospodarkę opartą o ropę. O Europie jeszcze sobie sekundę porozmawiamy. Wydaje mi się, że znowu te biedne kraje będą miały te efekty no, dramatyczne w kontekście pandemii. Te bogatsze kraje już pokazują, że poniekąd mogą z tego wychodzić dużo łatwiej. Przepraszam za ten układ, bo ja sobie jeszcze patrzę, to jest total cases, natomiast ja patrzę na taki wskaźnik active cases, czyli to, ile ludzi jeszcze aktualnie jest z zakażonych, nie jest oznaczonych jako ludzie, którzy wyzdrowieli. Dlatego na to patrzyłem, a propos tego, że bogatsze kraje, które dobrze zarządzają tym kryzysem związanym z pandemią, będą w stanie zwycięsko wyjść zarówno zdrowotnie, jak i gospodarczo, bo patrzyłem przede wszystkim na Niemcy. Ja od kilku miesięcy mówiłem o tym, że Niemcy mogą być w skali Unii Europejskiej największym zwycięzcą tego kryzysu, bo zobaczcie, że pomimo 190 tysięcy przypadków aktualnie aktywnie chorych jest zaledwie 7,5. I jeśli to sobie przeskoczymy na ten active cases, to 7,5 to tak naprawdę jest tutaj, natomiast chociażby Portugalia czy chociażby Polska z zaledwie 30 tysiącami, prawda, jest tutaj, czyli ma dwa razy więcej obecnie zakażonych aktywnych przypadków niż Niemcy. Dlaczego to jest takie ważne w kontekście gospodarki? Bo to, że otworzycie mi kino, to nie znaczy, że do niego pójdę. Mówię tak w kontekście czysto konsumenckim. Oczywiście akurat w przypadku kin chodzi jeszcze o to, żeby było pójść na jaki film i jakie będą obostrzenia dotyczące tego, ile miejsc będzie zajętych. Ale część decyzji konsumenckich nadal będzie podejmowanych w oparciu o to, czy mamy epidemię, czy nie. Natomiast w skali Polski, co się wydarzyło, to jest tak naprawdę taki podwójny efekt. Z jednej strony udało nam się nie powtórzyć scenariusza włoskiego czy hiszpańskiego, czyli tego nadmiernego obłożenia w szpitalach i to jest super, ale drugi element i niestety ta druga strona medalu to jest to, że nie udało nam się zmniejszyć tych zakażeń i wygasić epidemii. W sensie ona u nas nadal jest, ona nadal się rozwija, tak jakby nie ma tutaj światełka w tunelu, że to już jest koniec. Gdybyśmy popatrzyli na to, co się dzieje na całym świecie i że ludzie wychodzą na ulicę, że gospodarki się otwierają, gdybyśmy popatrzyli na ten wąski tor patrzenia na kilka tak naprawdę krajów, to byśmy powiedzieli, że jest dużo lepiej, ale gdybyśmy patrzyli w twarde dane, to jest dużo gorzej. Tak naprawdę epidemia rozwija się cały czas. Zobaczcie, że kiedy ja nagrywałem w marcu, mieliśmy dziennie tyle przypadków. Natomiast później, kiedy już gospodarki się otwierały tak naprawdę w maju chociażby, mieliśmy po 100 tysięcy czy ponad 100. 19 czerwca padł rekord 180 tysięcy nowych przypadków. Więc jak najbardziej pandemia na całym świecie się rozwija. Pytanie tylko, na jaki układ danych patrzymy. I to jest bardzo istotne. Oczywiście każdy widzi tylko i wyłącznie swój kawałek kraju, gospodarki i tak dalej, no ale jeśli popatrzymy na cały świat, to jak najbardziej jeszcze funkcjonuje pandemia na dobre. I tu się absolutnie nic nie zmienia. Wspominam o tym, że udało nam się nie pójść w stronę kryzysu włoskiego, ale nie udało nam się wygasić całkiem z ognisk zakażeń. I to jest bardzo istotne dla gospodarki, ponieważ konsument ostatecznie podejmuje decyzję, a nie jakaś ustawa, czy ludzie wrócą do kin, czy ludzie wrócą na mecze i tak dalej. W sensie można im otworzyć stadiony i kina, ale to nie znaczy, że wszyscy na nie w tym momencie pójdziemy. Tak jakby to, że epidemia cały czas trwa, jest bardzo istotna, chociażby w kontekście tego, że my otwieramy się na inne kraje, ale niektóre kraje mogą nie chcieć otworzyć się na nas, no bo jesteśmy w gronie liderów Europy pod kątem nowych zakażeń. No to nie jest dobra sytuacja. Więc to jest cały czas przed nami. Jest to dodatkowy czynnik w wyborach, dosyć istotny, bo tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę to się jeszcze potoczy. Ja już czytałem takie skrajne scenariusze i nawet nie chcę iść tą drogą, że to by było możliwe, żeby na przykład wprowadzić teraz tak naprawdę stan klęski żywiołowej, czy w ogóle wyjąć jakiś region spod tego, bo to by przesunęło chociażby drugą turę albo w ogóle wybory. Nawet nie chcę myśleć o takich scenariuszach, ale powiem to na głos, bo pewnie padnie to w komentarzach. Są już takie teorie, co by wtedy było i czy taki scenariusz w ogóle jest możliwy. Bardzo ważna rzecz to jest to, co powiedziałem w kontekście Niemiec, czyli to, jak oni sobie poradzili i dlaczego uważam, że oni będą jednymi z głównych wygranych tej epidemii, jak to mawia się, żaden kryzys nie może się zmarnować, to akurat w tym kontekście wydaje mi się, że Niemcy będą bardzo istotnym graczem w kontekście przejmowania innych spółek z całego świata i tak jakby znowu bycia tym liderem Europy. Ich pozycja jeszcze w tym momencie wzrośnie i oni zrobili bardzo ważną rzecz, która też jest ważna w kontekście gospodarki w najbliższych miesiącach, a wydaje mi się, że nam to nie wyszło. To jest kwestia oczywiście dozbrojenia służby zdrowia.
Przepraszam, jeśli mówię służba zdrowia i kogoś urażę, ale moja mama jest pielęgniarką i zawsze jakoś służba zdrowia było tym pojęciem, które się cały czas pojawia w słowniku, a nie ochrona zdrowia. W każdym razie, jeśli zakładamy ten scenariusz WHO, który mówi o drugiej fali kryzysu pandemicznego z jesienią, czyli większej liczbie zakażeń i ewentualnych mutacjach tego wirusa i tak dalej, to kluczowe było, żeby nie powtórzyć scenariusza włoskiego, żeby było miejsce w szpitalach, żeby były respiratory, żeby rozładować tak naprawdę liczbę zakażeń, ale przy okazji, żeby wykorzystać ten czas na dozbrojenie się w respiratory, w personel, przygotowanie się na ewentualne życie z koronawirusem w najbliższych kwartałach albo po prostu na drugą falę epidemii. Nie wiem, może lekarze jacyś mnie oglądają, pielęgniarki, pielęgniarze, medycy, ratownicy, to dajcie znać, czy w waszych szpitalach są jakieś przygotowania pod kątem ewentualnej drugiej fali, czy nie. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko istotne i tak jakby mówienie tylko o gospodarce w oderwaniu od pandemii no jest trochę naiwne, bo wszystko zależy też od branży. Ja miałem teraz na lipiec bilety na koncert Alicia Keys i koncert się nie odbędzie i tysiące koncertów się nie odbędą i cała branża, która zajmuje się eventami, tak naprawdę tylko i wyłącznie na ministra zdrowia patrzy innych ministrów, plus to, czy ludzie zechcą na te koncerty w ogóle chodzić. Więc wszystko zależy od tego, w jakiej jesteśmy branży. Nie ma co generalizować, że kryzys jest taki, a taki dla każdego. Nie będzie dla każdego taki sam, absolutnie. Każda branża będzie go znosić nieco inaczej. A my przechodzimy dalej, bo tu mam jeszcze parę rzeczy Wam fajnych do pokazania. W marcu mówiłem, że tarcza antykryzysowa nie jest adekwatna do potrzeb i wydaje mi się, że będą z tym problemy. Tutaj na szczęście jest największe pozytywne zaskoczenie, w sensie, że urzędnicy bardzo szybko uczyli się na błędach, konsekwentnie poprawiali to, co było w pierwszych tarczach. Nie wiem, czy pamiętacie te pierwsze wnioski typu wniosek o odroczenie zapłaty ZUS na 3 miesiące, więc to naprawdę wyglądało źle i próba radzenia sobie z kryzysem na zasadzie, że przez 3 miesiące nie zapłacisz ZUS-u, później oddasz wszystko, no to były jakieś absurdy, ale szybko naprawiono te błędy. Więc tutaj jest kilka naprawdę sensownych rozwiązań. Niestety jest jeden haczyk z tym, to kosztuje majątek i będziemy to spłacać jeszcze wiele lat. Wspomniałem, że ministra finansów od dawna nie widziałem nigdzie, na żadnej konferencji. Tu jest jeszcze tarcza finansowa PFR-u, za to PFR widuje często, tak jak Ministerstwo Rozwoju, bo tak jakby te dwie instytucje wzięły na siebie w dużej mierze komunikację w kontekście walki z kryzysem. Zobaczcie, o co mi tutaj chodzi. Te 100 miliardów na utrzymanie miejsc pracy, to jest wszystko pięknie, fajnie, tylko to nie będzie w budżecie. To jest 100 miliardów poprzez emisję nowych obligacji i to jest to, co mnie bardzo osobiście martwi. To nie są żadne nadwyżki. Tak jakby wszystko to, co jest pokazywane zarówno w tarczy antykryzysowej, jak i w tarczy PFR-u, to nie są nasze nadwyżki, które gdzieś sobie w skarbonce gromadziliśmy, już tak kolokwialnie mówiąc, i na kryzys je wyjęliśmy, tylko to są po prostu zaciągnięte pożyczki w postaci emisji obligacji, więc to wszystko jest do spłacenia, a to nie wszystko będzie ujęte w budżecie. Tu gdzieś jeszcze zaraz w linkach Wam dokładnie pokażę, ale chodzi mi o to, że część z tych rzeczy będzie wyjęta poza budżet, więc w budżecie nie będziemy widzieć, jak zła jest sytuacja finansów państwa, bo po prostu coś jest wyjęte poza bilans. To jest trochę niepokojące, ale tak już się robi od dłuższego czasu, więc jest to nieklarowna sytuacja finansów państwa. W finansach państwa zabraknie jednej rzeczy i nie wiadomo, kiedy to będzie. Oczywiście mówię o OFE. Z OFE jest bardzo nietypowa sytuacja, bo z jednej strony miała być ta opłata przekształceniowa, ona była zaksięgowana na 2020 i 2021 rok. Z drugiej strony OFE to są tak naprawdę akcje, bo ta część OFE została tylko i wyłącznie akcyjna, więc nie mamy bladego pojęcia, ile tych pieniędzy łącznie do budżetu wpadnie, bo nie dość, że trzeba by zrobić tę reformę, która została wstrzymana, to jeszcze te pieniądze z OFE warte są dzisiaj dużo mniej niż były. No, w kwietniu to one były bardzo mało warte, biorąc pod uwagę spadek akcji, ale w każdym razie dzisiaj nie wiadomo, ile tak naprawdę tych pieniędzy trafi do budżetu. A propos akcji jeszcze, co Wam chciałem powiedzieć, to czego oczywiście się nie spodziewali wszyscy, a tak się wydarzyło, no ja w każdym razie na pewno się nie spodziewałem i absolutnie tutaj nie będę udawał niezaskoczonego, zresztą Wam to mówiłem i nadal mam jakąś część dosyć istotną portfela w gotówce. To, co się wydarzyło na rynkach finansowych. W gospodarce nie ma takiego odbicia V na wielu rzeczach, natomiast na rynkach finansowych jest. Rynki finansowe w kontekście S&P urosły w ten sposób, czyli w kształcie V prawie wróciliśmy do maksów, na Nasdaqu wróciliśmy do maksów. Celowo nie pokazuję WIG20, pokazuję WIG. Dosyć analogicznie, ale tutaj jeszcze więcej brakuje. Ale co jest bardzo istotne, jakbyśmy zobaczyli o skali tych spadków i gdzie my jesteśmy, to jest 10 lat.
dla WIG. Więc gdzie my jesteśmy i gdzie jeszcze możemy być, natomiast S&P, gdzie my jesteśmy, a gdzie możemy być, znowu wracamy na maksima, więc biorąc pod uwagę skalę kryzysu w Stanach Zjednoczonych, no niesamowita sytuacja, która jest na rynkach finansowych. Tyle tylko, że mówię, rynki finansowe, a gospodarka to dwie różne rzeczy. Dobra, wracamy do naszego OFE. Nie wiemy tak naprawdę a propos tego WIG-u, tych akcji, ile tych pieniędzy w ogóle w tym OFE będzie w ramach reformy i czy i jaka będzie ta reforma. Przyznam się szczerze, ja w kwietniu miałem duże obawy, czy w ogóle reforma OFE nie będzie wyglądać jeszcze gorzej, czyli że jeszcze więcej pieniędzy zechcą wziąć rządzący tak naprawdę do budżetu. Komunikując tak naprawdę, że przecież te pieniądze idą na miejsca pracy i na ludzi, więc wykorzystajmy je w ten sposób. Naprawdę miałem taką obawę, już trochę ta obawa jest mniejsza, ale mimo wszystko nie wiemy, co się dzieje z OFE. To jest bardzo ważne moim zdaniem. Spadek zatrudnienia. Wszystkie te tarcze są po to, żeby nie było spadku zatrudnienia. U nas spadek zatrudnienia jest nieco inny i tu Was muszę na coś uczulić a propos tego, co to znaczy być bezrobotnym. Ale najpierw chwilka a propos danych. Tu akurat wziąłem Michała Stopkę i jego stronę. Oczywiście spadek zatrudnienia w Polsce zależy, jakie firmy tak naprawdę badamy. Ten spadek zatrudnienia nie jest mały w porównaniu chociażby z 2008 rokiem. Widzimy to świetnie na wykresach, że zarówno marzec, jak i kwiecień, jak i maj to jest tylko i wyłącznie pogłębienie spadków zatrudnienia. U nas te wszystkie dane są z dużym opóźnieniem. Zobaczcie, że my dopiero mamy maj, będąc na etapie 20 czerwca. Mamy oczywiście też wzrost bezrobocia w 2020 roku. Natomiast w Stanach mamy chociażby wnioski o zasiłki w skali dosłownie tygodnia, czyli co tydzień się dowiadujemy o jakiejś zmianie. Ważna rzecz w kontekście wskaźnika bezrobocia. On troszeczkę oszukuje. To znaczy, żeby poznać szerszy rynek pracy, musielibyśmy mieć naprawdę dużo danych. Natomiast jeśli widzimy, że zapisało się jako bezrobotnych tyle i tyle ludzi, no to są ludzie, którzy poszli do urzędu i zapisali się jako bezrobotni. I jeśli na przykład jakiś raport dotyczy tylko i wyłącznie umów o pracę w dużych firmach, no to on w ogóle nie odzwierciedla sytuacji w całym kraju. Więc musimy tutaj patrzeć na bardzo, bardzo wiele danych. Jeśli macie umowę B2B, czyli jesteście na działalności gospodarczej i pracujecie dla danej firmy, no tak naprawdę jesteście podwykonawcą, bo jakby tak liczyć, no to ja mam chyba dwóch czy trzech takich klientów, gdzie regularnie wysyłam im co miesiąc faktury i coś dla nich robię, no ale nie jestem pracownikiem trzech firm, więc jeśli tak na to patrzymy, no to pytanie, czy ktoś stracił pracę, czy nie stracił pracy, a może ktoś stracił pracę, ale nie zarejestrował się jako bezrobotny i po prostu nie figuruje na tym rynku. W kontekście bezrobocia i wszystkich tarcz antykryzysowych, te tarcze są po to, żeby utrzymać w ryzach ten rynek pracy, prawda? Jakby to jest główny priorytet, każdy w rządzie to potwierdził, że chodzi głównie o rynek pracy. I teraz gdzie jest problem? Jeśli kryzys gospodarczy utrzyma się z nami dłużej i firmy nie będą miały takich przychodów i nie będą chciały utrzymać zatrudnienia, a skończy się okres umowny w związku z programami w tarczy antykryzysowej, to one będą mogły tych pracowników zwolnić. Czyli teraz na przykład firmy dostają postojowe, teraz zmienia się czas pracy danych pracowników, tym się troszeczkę manewruje, albo korzysta się z jakichś funduszy pomocowych od tarczy antykryzysowej czy od tarczy PFR-u, pod warunkiem, że ileś miesięcy musimy utrzymać zatrudnienie. Ale kiedy to się skończy i tak jakby warunek umowy jest spełniony, wtedy nadal może pracodawca po prostu pozbyć się z firmy tego pracownika, bo będzie już nieopłacalny, bo ten kryzys dalej może się utrzymać. Więc zmierzam do tego, że finalne efekty tych wszystkich tarcz i tego, jak będzie wyglądał rynek pracy, to nie jest to, co widzimy dzisiaj w danych, tylko to jest to, co poznamy za kilka miesięcy dopiero. Więc absolutnie, jak dzisiaj patrzymy na rynek pracy, to nie jest pełny obraz 2020 roku. Lecimy dalej, bo mamy tutaj kilka rzeczy jeszcze do pokazania. Oczywiście to, co Wam wspomniałem a propos prognoz resortów finansów na kryzysowy 2020 rok, a propos zadłużenia, tyle tylko, czego tutaj nie ma. Bo mamy oczywiście Polski Fundusz Rozwoju, który jest tutaj niewliczony, mamy sporo rzeczy z BGK, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego. Sporo ekonomistów mówi jasno, że przejrzystość finansów publicznych musi być nieco inna, żebyśmy mieli wrzucone tak naprawdę wszystkie długi do finansów publicznych, żeby one były przejrzyste, a nie tylko te, które stare ustawy mówią, że muszą być. Więc pamiętajcie, że w budżecie nie wszystko będziecie widzieć. Zostawiam Wam też fajny artykuł z Obserwatora Finansowego. Ile potrwa kryzys, koncepcja, że powiedzą nam ceny ropy tak naprawdę.
Chodzi oczywiście o pokazanie historycznie, że cena ropy też ma tutaj znaczenie w kontekście tego, jak duże jest zapotrzebowanie, jak duży jest ten popyt, gdzie my tak naprawdę z tej ropy korzystamy, no bo jakby tak dobrze spojrzeć na to, jak dzisiaj wygląda nasze życie, no to zdecydowanie zapotrzebowanie na tę ropę znacząco spadło w ostatnim kwartale, no ale już przez to nie będziemy przeskakiwać, to Wam spokojnie tutaj zostawiam do obejrzenia, bo wydaje mi się, że to jest istotny czynnik, o którym trzeba sobie powiedzieć. Co jednak od tamtego czasu się wydarzyło, czy gospodarka wróciła na właściwe tory? Ciężko powiedzieć, ale zostawiam Wam jeszcze jedno fajne narzędzie, Economic Tracker, co dla mnie jest bardzo istotne, to jak wrócił poziom wydatków. Zobaczcie pakiety stymulacyjne, to co powiedziałem, że tarcze antykryzysowe, czy tego typu rzeczy mają duże znaczenie. Troszeczkę inaczej wydają pieniądze bardziej zamożni, a inaczej mniej zamożni, czyli poziom wydatków u tych najmniej zamożnych wzrósł bardzo szybko i wrócił do podobnych poziomów, jest delikatnie mniejszy niż był. Te pakiety stymulacyjne, czyli zasiłki i dodatkowe pieniądze były bardzo istotne dla tej grupy, natomiast dla tej grupy już po prostu tak nie było. Czyli tam nadal jesteśmy tak naprawdę poniżej poziomów sprzed kryzysu, tam jest większe magazynowanie gotówki, gdzie de facto te pakiety stymulacyjne są mniej potrzebne. Ja przyznaję, że sam jestem tutaj doskonałym przykładem, chociaż to jest badanie oczywiście z USA, że nie dość, że mniej wydaje, bo po prostu też moja konsumpcja się zmniejszyła ze względu na wychodzenie z domu, różnego rodzaju rozrywki i tak dalej. Może nie tyle, co się jakoś strasznie przygotowuje na kryzys, bo mój biznes jakoś w miarę sobie radzi, chociaż w kilku miejscach odczułem faktycznie kwestie pandemii i jakiegoś tam spadku poszczególnych kwot od klientów czy samych klientów, ale ja na przykład też korzystałem z pomocy, akurat w postaci bezzwrotnej pożyczki, bo tam nie było żadnych limitów dochodów, no nic tam nie było, po prostu można było to wziąć, jak się ma działalność gospodarczą. I przyznam się szczerze, że ja tych pieniędzy w ogóle jeszcze nie ruszyłem. Kompletnie nie ruszyłem 5000 zł, które dostałem w ramach pomocy, bo de facto też tej pomocy nie potrzebowałem, ale wychodząc z założenia, że kiedyś i tak oddam to w podatkach, potraktowałem to jako dodatkowy zwrot z podatku i te pieniądze nadal jeszcze czekają, one będą gdzieś pewnie zainwestowane w coś firmowego, może jakiś sprzęt, ale tak naprawdę to jest dobry przykład na odzwierciedlenie tego wykresu, że jeśli nie mamy pieniędzy, straciliśmy pracę, to te pakiety stymulacyjne były bardzo potrzebne, ale de facto ten poziom wydatków z powrotem wzrósł. Natomiast jeśli nie potrzebowaliśmy pieniędzy, lepiej zarabiamy, to nadal te pieniądze magazynujemy, wcale nie chcemy być tak skorzy do wydawania. Jak chcecie sobie popatrzeć w ogóle w kontekście samych Stanów Zjednoczonych, czy może pójść troszeczkę dalej w kontekście już samych Stanów, czy hrabstw, to mamy w tym narzędziu... Które branże wróciły do normy w kontekście wydatków, które nie, jak wyglądają średnie, gdzie wydajemy dużo więcej pieniędzy, gdzie mniej i w jakim poszczególnym miejscu. Czy tu wszystkie stany, jak pokażemy, o, w ten sposób na przykład. Więc możecie sobie śmiało zobaczyć, co wróciło do poziomu sprzed pandemii, a co nie. Wbrew pozorom, moim zdaniem, tam jeszcze jest kawał drogi, żeby do niektórych rzeczy wrócić, ale to już Wam zostawiam do przeklikania, bo to jest bardzo fajne narzędzie, które znalazłem i chciałem się tym z Wami podzielić. Co się jeszcze wydarzyło, co musimy sobie zaktualizować? Oczywiście musimy sobie zaktualizować to, co się wydarzyło w Narodowym Banku Polskim, konkretnie w Radzie Polityki Pieniężnej. Mamy prawie zerowe stopy procentowe i to może spowodować jedną bardzo niebezpieczną sytuację, a propos tego, że będzie duży problem z dostępem do kredytu. Bo fajnie, że niskie stopy procentowe chcą nam ułatwić dostęp do kredytu, żeby się rozbujała gospodarka, żeby była jeszcze bardziej osłabiona waluta de facto i żeby rząd mniej pieniędzy oddawał na spłatę długów. Ale tak naprawdę to od banków w dużej mierze zależy, ile tych kredytów będziemy zaciągać, bo mogą nam nie pozwolić. I ja Wam świetny przykład zaraz podam, ale to na momencik. Jeszcze ostatni raport, który warto sobie przeczytać. Bardzo fajna lektura. Wydanie specjalne skutki pandemii a propos raportu stabilności systemu finansowego. Tutaj też specjaliści z NBP-u zwracają uwagę na to, że mniejsze banki będą miały duży problem. Jakie są dokładnie te szoki związane z pandemią, znowu obniżenie rentowności banków, no tak jakby nie będę Wam tutaj już spoilował nie wiadomo czego. Generalnie nasz sektor bankowy jest dosyć silny, ale będzie bardzo odczuwalna kwestia kryzysu dla sektora bankowego, ale nie do końca nawet ze względu na to, że my chcemy mniej kredytów brać, ale na to, że mimo wszystko zdecydowano się na zerowe stopy procentowe w Polsce.
Ja już o tym mówiłem w innym materiale, więc tutaj po prostu odeślę. Moim zdaniem to jest w dużej mierze po to, żeby osłabić naszą walutę, co NBP przyznał, plus to jest po to, żeby rząd spłacał nieco taniej swoje zobowiązania, więc ten materiał Wam tutaj też zostawiam, jak WIG banki i tak dalej, jak w kontekście obligacji czy lokat, co to tak naprawdę oznacza. Mamy w Polsce prawie zerowe stopy procentowe. Ale tutaj jest jedna ważna rzecz, o i tutaj od razu ją sobie przesunę, coś o czym poniekąd NBP wspomina, ja prowadzę działalność gospodarczą, a konkretnie nawet jeszcze mam drugą, bo mam jeszcze spółkę, więc nie mam umowy o pracę i co się w tym momencie dzieje, część banków przyznaje wprost, że nie akceptuje obecnie dochodów z działalności gospodarczej w kontekście kredytów hipotecznych. Więc no, dla mnie osobiście to jest taki szok, że w kilku bankach ja już w ogóle nie wezmę tego kredytu, gdybym chciał. I nieważne, czy ja chcę wziąć kredyt na 500 000, 1 000 000, 2 000 000, prowadzę działalność gospodarczą i polityka banku jest taka, a nie inna. Niektórzy wprowadzili ograniczenia w konkretnych branżach, chociaż tu oczywiście nieoficjalne źródła, jak mówi dziennikarz, bankiera. Tu na przykład nie ma akceptacji umów cywilnoprawnych jako dochodów w przypadku kredytów hipotecznych, więc tak naprawdę ja i moja partnerka to jest dzisiaj no tak naprawdę dużo mniejsza zdolność kredytowa, jeśli nie prawie z mojej perspektywy zerowa, jeśli ja nie jestem brany pod uwagę w żaden sposób. I to jest tak naprawdę efekt kryzysu wspomniany tutaj. Czyli zerowe stopy procentowe, silne ciśnienie na sektor bankowy i poważne problemy tego sektora, więc po prostu nie będą udzielane kredyty, tak jakby oczywiście NBP i Rada Polityki Pieniężnej tego chciała. Ja wiem, że banków raczej nie darzy nikt w Polsce wielką sympatią, ale trzeba to też sobie mocno i głośno, wyraźnie powiedzieć, że od banków bardzo wiele w Polsce zależy. I w tym między innymi ta polityka kredytowa dotycząca chociażby kredytów hipotecznych, o której Wam wspomniałem, czyli to, że w części banków ja już na przykład nie wezmę kredytu, pomimo tego, że bardzo bym chciał. No to naprawdę zmienia warunki zabawy w kontekście kupna nieruchomości. No to jest na wiele branż jest od tego uzależnionych. Do tego są jeszcze kredyty dla firm, gdzie tak naprawdę znowu, kiedy wzrasta ryzyko w kontekście kryzysu gospodarczego i te firmy naprawdę potrzebują płynności finansowej, banki wystarczy, że się tak naprawdę nie zgodzą i to, co widzieliśmy w marcu, w kwietniu, znowu z nieoficjalnych danych, to akurat też mi wiadomo, były wypowiadane umowy kredytowe w najbardziej newralgicznych branżach. I to jest bardzo trudne z perspektywy rządzących i w ogóle z perspektywy kraju i gospodarki, bo mamy prywatne firmy, które tak naprawdę mają gigantyczne znaczenie w całym tym krwioobiegu pieniądza w gospodarce. Od banków bardzo, bardzo wiele zależy i to jest ten czynnik, który już dzisiaj wiemy. No, ja akurat też należałem do tej większości, która nie spodziewała się, że będziemy mieć zerowe stopy procentowe. To zmienia całkowicie warunki gry, bo wydaje mi się, że zobaczymy w najbliższym czasie też lobbying ze strony banków i takie staranie się, żebyśmy jednak wrócili do tych chociażby 0,5, a nie 0,1, no bo dla banków jest to gigantyczna strata, jeśli mamy zerowe stopy procentowe, a mamy w bardzo wielu już krajach bardzo niskie albo zerowe, Polska do nich dołączyła. No i jeszcze jeden czynnik, o którym musimy sobie powiedzieć, a nie brałem go pod uwagę w marcu. Coś, co się mocno zmieniło w skali Europy, bo mianowicie mówimy dzisiaj o wspólnym długu Unii Europejskiej. Niemcy i Francja absolutnie nie chciały tego przez wiele, wiele lat. Niemcy mają tam decydujące akurat zdanie i zawsze Niemcy trzymały się twardo tego stanowiska, że nie będzie wspólnego długu Unii Europejskiej, nie będzie wspólnej emisji obligacji. I udało się tego uniknąć wiele razy już w historii problemów finansowych różnych krajów. Natomiast tym razem Niemcy powiedziały jasno, że trzeba będzie to zrobić. Te 750 miliardów, o których słyszycie w różnych programach informacyjnych od dobrych kilku tygodni, to jest nic innego jak wspólny dług, czyli emisja wspólnotowych europejskich obligacji na walkę z tym, co zrobiła pandemia, co zrobił kryzys gospodarczy. No oczywiście w kontekście politycznym to jest bardzo istotne, bo nie dość, że jest Brexit, to jeszcze są mocne nastroje antyunijne w krajach takich chociażby jak Włochy, gdzie Włochy nie dostały żadnej pomocy od Unii, kiedy były w dramatycznej sytuacji. Trochę sobie mówiliśmy o tym w marcu. Ja miałem duże obawy o to, że w dłuższym terminie, jeśli nic się z tym nie zrobi, to może nam się rozpaść troszeczkę bardziej Unia Europejska. W sensie kolejne kraje mogą chcieć z niej wyjść. To jest odpowiedź trochę na to, moim zdaniem. Wspólny dług, gdzie tak naprawdę Niemcy swoją zdolnością kredytową pokrywają poniekąd braki w zdolności kredytowej takich krajów jak Włochy, Hiszpania czy na przykład Grecja. I tutaj my możemy być jednym z wielkich beneficjentów, jeśli się wszystko uda. No ale tu nie powiemy jeszcze o szczegółach, bo tych szczegółów nie ma. Już oczywiście są pewne zapowiedzi na stronach Unii, dokładnie Komisji Europejskiej. Tu oczywiście chodzi o to,
że unijny dług będzie lekiem na kryzys, ale co ja wam miałem pokazać, to jest ten dokumencik i wam go też zostawiam. To jest ten budżet, taki recovery plan for Europe. Skąd się te pieniądze wezmą, na co te pieniądze będą. Tu jeszcze jest ważny czynnik oczywiście tego poszanowania prawa, tej praworządności, ale nie chcę już do polityki wracać. Jest mniej więcej framework, kiedy, jak miałoby to działać, kiedy będą konsultacje, kiedy coś się w ogóle wydarzy. No i generalnie to jest ta koncepcja, o której warto pomyśleć też w Polsce. To jest bardzo ważny czynnik ze względu na polskie finanse. Nie da się ukryć, że to może być coś, co odczujemy na plus. Jeśli oczywiście tutaj wszystko się skończy pozytywnie, jeśli uda nam się to wszystko dobrze wykorzystać, dobrze spożytkować. Zanim niespodzianka z bonusowym materiałem, bo mam dla was super rzecz, jeśli chcecie czytać po angielsku, to jeszcze tylko sobie przeskoczymy przez te punkty, żebym miał pewność, że wszystko nam się udało zaktualizować i omówić. A propos neurologicznej służby zdrowia, już wam mówiłem, że troszeczkę mi się wydaje, że brakuje nam dozbrojenia, dofinansowania służby zdrowia. Teraz zresztą wiele zabiegów jest robionych po to, żeby nadążyć, co się nie zrobiło przez te 3 miesiące, więc tu jest jeszcze daleka droga, żebyśmy z tego wyszli. W kontekście różnych scenariuszy, no jakby nie patrzeć, Szwecja, już wiemy, że ten scenariusz szwedzki nie jest dobry. Scenariusz brytyjski już w ogóle nie jest scenariuszem, to nie istnieje, ale zaraz wam pokażę scenariusz, jaki być może czeka nas wszystkich w kontekście najbliższych kwartałów, jeśli się nie pozbędziemy pandemii. Co do finansowej bazuki, jest jeszcze większa. Już mówiłem, że wtedy już jest odpalona gigantyczna bazuka, teraz są jeszcze większe. No faktycznie to, co widzieliśmy w wykonaniu chociażby budżetu Unii Europejskiej, jeśli takowy będzie, czy to, co robią Stany Zjednoczone, jest bardzo duża. Nie wiemy do końca, jaka duża będzie skala zapaści małego biznesu. Na przykład w samej turystyce pracuje w Polsce 800 tysięcy ludzi. Tak jak wam mówiłem, wszystko zależy od tego, w jakiej jesteśmy branży. Tutaj akurat ja byłem w marcu 2020 roku bardzo negatywnie nastawiony, bo jeszcze te tarcze antykryzysowe były w powijakach, więc teraz jest dużo lepiej. To akurat mogę śmiało powiedzieć, że jest dużo lepiej. Z bezrobociem sobie powiedzieliśmy, że będzie dopiero pełna sytuacja znana tak naprawdę za kilka miesięcy. Masakra budżetu państwa bez zmian. Powiem szczerze, że będzie nawet chyba jeszcze większa niż mi się wydawało, bo nadal nic nie słychać o OFE. To, co już sobie powiedzieliśmy, nie słychać o kilku rzeczach. Natomiast wydatki są gigantyczne i w związku z wyborami jest ich jeszcze więcej. I ostatni, niska baza oszczędności. Nie ma badań. Nie jestem w stanie w tym momencie pokazać wam żadnych sensownych badań, na ile te pieniądze nam się przydały przez te 3 miesiące, a na ile my już oszczędności jako Polacy dużych nie mamy. W każdym razie zobaczymy, jak to się uda przetrwać. Na pewno sporo pieniędzy przyszło do naszych budżetów właśnie z tych różnych tarcz w kontekście działalności gospodarczej, tak jak wam wspomniałem. Ja wcale tych pieniędzy nie potrzebowałem, ale system jest taki, że można było je wziąć, więc też je wziąłem jako taka dodatkowa gotówka. Bonus na koniec. Najfajniejszy materiał o pandemii, jaki przeczytałem w ogóle w ostatnich miesiącach. Autorstwa tego pana Osterholma, autora takiej oto książki, która się ukazała chyba 3 lata temu. Tam jest sporo też o pandemiach w kontekście SARS-u i MERS-u, czyli też koronawirusów różnych, tutaj można sobie przeczytać o tym. Nie czytałem tej książki, ale chciałem tylko wstęp do autora. To jest ten materiał, to nie jest ten pan, to jest ten pan. Wstęp o kilka fajnych odpowiedzi dotyczących pandemii od epidemiologa. Dlaczego to jest bardzo fajny materiał? Ponieważ znajdziecie tutaj rzeczy, których nie znajdziecie w wielu mainstreamowych mediach, które powielają tak jakby te same opinie dotyczące szczepienia, maseczek, tak jakby to są te same treści przemielone któryś tam raz, bo większość lekarzy tak mówi. Tutaj jest troszeczkę inne podejście, mówiące nam bardzo dokładnie o tym, dlaczego maski mają sens w krótkim terminie, ale na przykład zamknięte pomieszczenia na dłuższy termin no, nic nie robią z tych masek, więc maska jest ważna, jeśli pójdziecie na chwilę do sklepu, czy miniecie się na chwilę z kimś chorym, idąc po prostu tym samym chodnikiem. Ale maska was nie uchroni, jeśli tańczycie wszyscy w klubie i macie maseczki. Więc dosyć ciekawe. Bardzo ciekawe jest to, że zapytany ten epidemiolog o najgorszy, najstraszniejszy scenariusz,
powiedział wprost, że najstraszniejsze jest to, gdyby koronawirus zniknął bez żadnych tak naprawdę konkretnych przyczyn i naukowcy powiedzieli wprost, że nie wiedzą, dlaczego tak się wydarzyło, bo to by znaczyło, że koronawirus działałby jak grypa, czyli mógłby w dowolnym momencie wrócić i lekko zmutowany. To jest tak jak wiecie, no z epidemią grypy jest tak, że ona ma swoje sezony, wraca, nawraca. Obecnie koronawirus no, nie jest traktowany jak grypa, ale gdyby w ten sposób zniknął bez żadnych przyczyn i nagle sobie wrócił po iluś tam miesiącach w innej postaci, to byłby to zdaniem tego epidemiologa najgorszy scenariusz możliwy, bo teraz po prostu trzeba się pozbyć zakażenia z danego regionu i tak dalej, nie? Więc to jest naprawdę ciekawy materiał dotyczący tego, co można zrobić z pandemią i jakie są najbliższe prawdopodobnie rady. Wspomniałem o tych różnych scenariuszach brytyjskim, szwedzkim i tak dalej. Zdaniem tego epidemiologa i zdaniem też kilku, których czytałem w ostatnich tygodniach, jedynym sensownym rozwiązaniem na najbliższe miesiące, a może nawet więcej jak rok, będzie izolacja ludzi starszych, jeśli nie uda nam się pozbyć koronawirusa z przestrzeni publicznej. A biorąc pod uwagę te wykresy, które Wam już pokazywałem, czyli ile jest nowych przypadków na świecie, no wydaje się, że globalnie jest jeszcze długa droga przed nami i to absolutnie nie jest koniec pandemii, nawet jeśli na wiecach wyborczych ludzie skaczą, biją brawo i wydaje się, że jest super i nie noszą wcale maseczki, bo już podobno nie trzeba. No, dane są jasne, w skali światowej pandemii się absolutnie jeszcze nie pozbywamy. A jak to będzie w najbliższych miesiącach, pewnie będziemy robić znowu aktualizację. Mam nadzieję, że te materiały Wam się przydadzą. Moim zdaniem trzeba takie rzeczy aktualizować, bo dynamika tych zmian jest no, niesamowita. Tak jakby to, co się wydarzyło w ostatnich 3 miesiącach, no, tempo jest niebywałe i czasami ciężko jest na tym nadążyć. Wszystkie linki zostawiam Wam pod tym materiałem. I podyskutujmy sobie w komentarzach, co z tego może być. Jesteśmy w bardzo ciekawych czasach. Ja też mam nadzieję, że się trochę mylę i skala tego kryzysu będzie dużo mniejsza, a może i ta pomoc europejska będzie większa, ale zobaczymy. O kryzysie gospodarczym będziemy pewnie jeszcze mówić nie tylko po wyborach, ale politycy akurat wrócą do tego za kilka tygodni, a ja zapraszam Was wszystkich oczywiście na wybory, bo głosować trzeba. Powiedziałem ja, który od kiedy ma dowód osobisty, nie przegapił żadnego głosowania. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.